Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się bardzo, że Państwo chcą spędzić ten specjalny dzień walentynkowy razem. Spędzamy tutaj w Centrum Kultury. Ja pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, w tej instytucji o takiej długiej nazwie, o której troszeczkę później jeszcze powiem, i zajmuję się edukacją dla zrównoważonego rozwoju. Prowadzę zajęcia z edukacji właśnie tej dla zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej, na międzywydziałowych studiach ochrony środowiska. Bardzo ciekawy kierunek, polecam, na naszym uniwersytecie. Bardzo mamy wspaniałych studentów, i którzy później robią świetne takie kariery, także widzę tu młodzież, zachęcam do studiowania na Uniwersytecie Warszawskim. A na dzisiejszym wykładzie, ponieważ powiedziałam, że zajmuję się edukacją dla zrównoważonego rozwoju, tematem naszego wykładu jest edukowanie o czystym powietrzu i dobrym klimacie. To jest część właśnie takiej szerszej tej edukacji dla zrównoważonego rozwoju, ponieważ problem czystego powietrza i zmiany klimatyczne to są duże, poważne wyzwania dla całej naszej planety, wyzwania zrównoważonego rozwoju. Więc żeby mówić o tych tematach, to ja zrobię tak od ogółu do szczegółu. Najpierw trochę powiem, co to jest ten zrównoważony rozwój. Od razu zacznę od tego, dlaczego to są takie wyzwania i dlaczego również te wyzwania klimatyczne i powietrza, jak to się mieści w zrównoważonym rozwoju. Państwo pewnie wiedzą, co to jest, ale ja tak, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, powiem o tym razem. Więc żeby przedstawić taką sytuację światową, jaka jest, to jest taki wykres, który się nazywa Świat wzrostu, gospodarka. Ja wzięłam ten wykres z książki Marcina Popkiewicza, Świat na rozdrożu, też jeszcze później wrócę do tej książki. I tutaj Państwo widzą rozwój gospodarki w latach. To bardzo słabo widać tutaj może, ale widać, że od 1970 roku wszystkie te wskaźniki idą w górę bardzo. I tymi wskaźnikami jest populacja, czyli ilość ludzi na świecie, światowy wzrost PKB, ilość pieniędzy w obiegu, światowy eksport, liczba wyprodukowanych samochodów, produkcja papieru, produkcja cementu. Co byśmy, proszę Państwa, podali, czy to będzie produkcja długopisów, krzeseł, wędliny, wszystko, co byśmy włożyli do tego wykresu, to przypuszczalnie będzie to bardzo podobny, pokrywały się będą te linie, bo w zasadzie nie jest ważne, co tutaj analizujemy, tylko ważne jest to, że od lat 90., od drugiej połowy, cała produkcja różnych dóbr nabrała ogromnego tempa i tego wszystkiego się bardzo dużo produkuje na całym świecie. A jaki jest jakby rewers tej sytuacji? To jest eksploatacja zasobów i środowiska, ponieważ wszystko, co mamy, pochodzi ze środowiska. Więc wydobycie węgla, zużycie ropy, wydobycie rud żelaza, zużycie wody, emisja dwutlenku węgla, tempo wymierania gatunków, liczba stref beztlenowych. Wszystkie te rzeczy, temperatury klimatu, tu przejdę później, jest to bardzo podobny wykres. Od drugiej połowy lat 90. te linie wchodzą w bardzo intensywne, mają już taki po prostu, nie są jakieś pochylone, one są pionowo w górę, nie wiem, czy będą się mogły zawijać. Więc jesteśmy w sytuacji. Podobnie jest tutaj inny wykres, to są temperatury powierzchniowe i też widzimy, że od lat 90. to jest wykres przez taki międzyrządowy panel do spraw klimatu, niezależny organ ekspertów, którzy mają obiektywnie monitorować zmiany dotyczące klimatu, IPCC. Tutaj nasz, jak były, są kolejne te COP-y, takie jak to spotkanie COP24, które było pod koniec 2018 w Katowicach, to głównie właśnie wszystkie te założenia polityków i strategie opierają się na badaniach tego raportu, są takie najbardziej wiarygodne dane. I tutaj też widzimy, że wzrost tych temperatur gwałtownie przyspieszył w latach 90. To po prostu oznacza, proszę Państwa, że jesteśmy w kryzysie i to w czymś, co możemy określić brakiem zrównoważenia.
za dużo konsumujemy, za bardzo korzystamy z zasobów ziemi i w zasadzie nie wiemy, czy tych zasobów wystarczy po prostu dla naszego pokolenia, a tym bardziej dla naszych dzieci, a tym bardziej dla naszych wnuków. Dlatego przyjęto taką rozwój wizji cywilizacyjnej, rozwój zrównoważony, który ma nas prowadzić do tego, żeby jakoś przeciwdziałać tym niekorzystnym trendom. I ta definicja, taka klasyczna definicja Brundtland, to już ponad 37 lat funkcjonuje ten termin rozwój zrównoważony, mówi o tym, że jest to taki proces, który ma na celu zaspokojenie naszych potrzeb i naszych aspiracji, ale w taki sposób, aby przyszłe pokolenia również mogły zaspokajać swoje potrzeby. I mówi się o tym, że rozwój zrównoważony, idea zrównoważonego rozwoju ma trzy wzajemnie powiązane wymiary. To jest wymiar przyrodniczy, ekonomiczny i społeczny. I żeby jakoś to przybliżyć, to powiem taki przykład. Na przykład weźmy pod uwagę ten długopis. On jest z plastiku i z metalu i ma tusz. Czyli plastik został wyprodukowany z ropy naftowej, z zasobu naturalnego. Metal jest z jakichś metali, również pobranych ze środowiska, z ziemi. Stop. Tusz, przypuszczam, tak jak wszystko, jest z przyrody, więc w tym długopisie jest sporo zasobów, które wzięliśmy z ziemi, przyrodniczych zasobów. Aspekt ekonomiczny, on kosztował. To nie tylko to, co ja zapłaciłam, ale wybranie tych wszystkich surowców, przewiezienie ich, przetworzenie, wyprodukowanie, trafienie do sklepu, pani, która sprzedała. Wszystko jest kosztem, ale nie tylko to. Ja po prostu zużyję ten długopis i wyrzucę prawdopodobnie, więc ktoś się będzie zajmował kosztami utylizacji, przetwarzania tego zasobu i tak dalej. Teraz pytanie, kto z Państwa ostatnio wkupił wkład do długopisu? O, brawo, są takie osoby, ale najczęściej po prostu wyrzucamy, ponieważ to jest bardzo tania rzecz, prawda? I nie dbamy o to. I to też jest ten wymiar społeczny, bo na przykład chociażby w północnej Afryce często dzieci nie chodzą do szkoły, bo rodziców nie stać na długopisy i zeszyty. Nie jest to coś takiego, co jest dla nich pierwszej potrzeby, mają ważniejsze potrzeby i w związku z tym wolą, prawda, dzieci ją kupić coś do jedzenia, zadbać o ich zdrowie, a to już jest coś wyższego rzędu potrzeba, żeby kupić im długopis, zeszyt, żeby poszły do szkoły. To jest ten wymiar społeczny. To jest długopis, a nie wieczne pióro, ani nawet piórogęsie, więc to świadczy o kulturze, o tym naszym zwyczaju, prawda, że korzystamy z długopisów, a dlaczego by nie z wiecznych piór? To jest ten wymiar społeczno-kulturowy. Taką samą analizę możemy przeprowadzić na przykład dla jajka. I to też każda rzecz skupia w sobie te wymiary ekonomiczne, przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne. I dlatego, jeżeli dążymy do zrównoważonego rozwoju, jeżeli walczymy ze smogiem albo ze zmianami ocieplenia klimatu, musimy brać pod uwagę wszystkie te rzeczy, że jest to związek przyrodniczy, że to się wiąże z zasobami przyrody i z funkcjonowaniem przyrody i życia na Ziemi, wiąże się z aspektem ekonomicznym. Ktoś na tym zarabia, ktoś na tym traci i wiąże się z aspektem społecznym, czego częścią jest również edukacja, świadomość, kultura, przyzwyczajenie, nawyki. Ten rozwój zrównoważony coraz częściej przedstawia się w postaci innych pół. Środowisko na zewnątrz, a w środku ekonomia. To ma obrazować, że nacisk, jaki wagę, jaką ostatnio przywiązujemy do ekonomii, do zjawiska dochodu brutto i do generowania zysków w sposób krótkotrwały, prawda? Myślimy tylko o takim zarabianiu pieniędzy i to jakieś takie strategie firm, które są krótkotrwałe, czy nasze osobiste takie w zasadzie, na zasadzie po nas choćby potop, ale na razie my musimy żyć. Mówią, że ta ekonomia rozrastając się po prostu doprowadzi do tego, że tego środowiska będzie coraz mniej i to możemy obserwować i tak się też dzieje, sami to widzimy.
I żeby jeszcze tak powiedzieć o tym zrównoważonym rozwoju, definicja 87 rok, później ten zasadniczy pierwszy szczyt ziemi w 92 roku w Rio de Janeiro, kiedy podpisano 5 podstawowych dokumentów, między innymi właśnie wtedy podpisano konwencję klimatyczną, więc ta troska o klimat, już wtedy zauważono, że sytuacja z klimatem jest niepokojąca. Również ta deklaracja o ochronie różnorodności biologicznej, deklaracja o lasach, to ma dużo wspólnego z czystością środowiska, w tym z czystością powietrza. Więc już w zasadzie od końca lat 60. zauważono, że stan środowiska pogarsza się drastycznie i musi być obiektem troski międzynarodowej. Poszczególne państwa sobie z tym nie poradzą, musi być tworzona polityka międzynarodowa i musimy wspólnie wszyscy, cała ludzkość dbać o stan środowiska. I to była pierwsza konferencja międzynarodowa, została nazwana Szczytem Ziemi, ponieważ po raz pierwszy w historii przyjechali przywódcy, już nie pamiętam ilu, ponad 100 państw, 150, 170 państw i to w szczeblu prezydentów, premierów, decydować o tym, w jaki sposób wspólnie dbać o całe środowisko globalne Ziemi. I takim ostatnim, bo cały czas te polityki się tworzą, takim ostatnim wyzwaniem do tego zrównoważonego rozwoju, takim zobowiązaniem państwowym, bo one cały czas, te szczyty ziemi się odbywają co 10 lat, ja nie chcę tego teraz omawiać, ale w 2015 na walnym zgromadzeniu ONZ-u tutaj przedstawiciele 100 państw, szefów rządu podpisało zobowiązanie do realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju. To jest takie nasze ostatnie na tym poziomie światowym, ONZ-owskim, międzynarodowym zobowiązanie. Między innymi jeden z tych celów zrównoważonego rozwoju, 13, mówi o tym, że musimy dbać o klimat. 7 cel mówi o tym, że czysta i dostępna energia jest bardzo ważna, a to się wiąże właśnie z emisjami różnego rodzaju substancji szkodliwych dla powietrza i z czystością powietrza. I jest tutaj również cel 4, cel mówiący o edukacji. To nie tylko o tym, że edukacja, że powinna być dostępna dla chłopców i dla dziewczyn w takim samym stopniu, co w skali, że jak patrzymy z naszej tutaj europejskiej, stołecznej perspektywy, to się wydaje oczywiste, ale tak jak jest nas prawie 8 miliardów ludzi na świecie, to wszyscy wiemy, że ta sytuacja jest bardzo różna i wiemy też, że kraje z wyższym poziomem edukacji radzą sobie o wiele lepiej niż z niższym poziomem edukacji, że edukacja jest bardzo ważna i edukacja kobiet, bo kiedy kobiety mogą zabierać głos, mogą głosować, mogą decydować, to one inaczej jednak są bardziej rozsądne, może dlatego, że zwykle są po prostu piastunkami rodziny, są może bardziej związane z przyrodą, one podejmują inne decyzje niż podejmują mężczyźni. Nie chcę wchodzić w ten wątek, to są tylko takie refleksje, że ważna jest w każdym razie edukacja kobiet, ale ta edukacja mówi też o tym, bo to są cele, te cele, 17 celów, to jest zobowiązanie, to się mówi też Agenda 2030, że one mają być wypełnione do 2030. Każdy z tych celi ma bardzo rozpisane poszczególne takie drobniejsze cele, jest dokładnie, klarownie wytłumaczone, co mamy do tego 2030 roku osiągnąć, do czego dążymy i między innymi właśnie zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury, pokoju, niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienie różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój. Strasznie długie zdanie, strasznie długie kryterium. Mamy tu uczniów ze sobą na sali, mamy nauczycieli, więc sami państwo doskonale wiedzą, na jakim etapie w tej chwili znajdujemy się w osiągnięciu tego celu zrównoważonego rozwoju i jak bardzo otrzymujemy w szkole wiedzę potrzebną do promowania zrównoważonego rozwoju. No i to już bardziej tu będziemy się uszczegółowiać, będziemy mówić o edukacji właśnie tej dla zrównoważonego rozwoju, o tej edukacji dla klimatu i smogu.
jeszcze raz podkreślić to, że ten czwarty cel i ogólnie przyjmuje się, że edukacja jest bardzo ważna i dlatego też cieszy mnie, że Państwo mnie zaprosili i że mogę się znaleźć wśród laureatów konkursu o smogu i obejrzałam prace, które są bardzo ciekawe. I nie powiedziałam, przedstawiając się jeszcze, że jestem z Uniwersyteckiego Centrum, że bardzo niesamowity zbieg okoliczności, ale jest tutaj moja koleżanka na sali, z którą prowadziłyśmy bardzo dużo edukacji dotyczącej elektrośmieci i jest jej syn, którego prace tutaj wiszą, a spotkałyśmy się przez przypadek i Państwo mają tutaj wspaniałego edukatora w Wawrze, zajmującymi się bardzo ważnym zagadnieniem odpadów elektrycznych i elektronicznych, więc ta edukacja jest ważna. To są ostatnie takie zobowiązania do prowadzenia tej edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Była ważna dekada, która się zakończyła w 2014. Mamy strategię, która jest dla krajów unijnych. Ta strategia została przetłumaczona na język polski, ale mało rozpowszechniona. No po prostu w szkołach za bardzo nie poświęca się wystarczająco ilość czasu i miejsca w podstawie programowej tym zagadnieniom zrównoważonego rozwoju. Ale na szczęście są takie placówki jak Państwa, które promują te ważne zagadnienia. No ale z czym jeszcze jest ta edukacja dla zrównoważonego? Jest to stworzenie możliwości nabywania wiedzy, przyswajania systemu wartości, ale chodzi tu przede wszystkim o tą postawę zaangażowania i do tego, żeby podejmować działania. I bardzo tutaj jest takie zdjęcie, dobrałam je specjalnie, bo ważna jest ta forma uczenia się. Inaczej metody uczenia są bardzo ważne. Inaczej, jeżeli będziemy klepać tak jak ja teraz, a inaczej, jeżeli będziemy mogli rzeczywiście angażować przez bezpośrednie działanie, obcowanie z tymi problemami, rozwiązywanie problemów, dotykanie, smakowanie, wąchanie, wtedy ta wiedza nabywana jest zupełnie inaczej. Często się myli edukację taką przyrodniczą i ekologiczną z tą edukacją dla zrównoważonego rozwoju. Ja chcę zwrócić uwagę, że aspekt sprawiedliwości ludzkiej związanej z egzystencją ludzką jest bardzo ważny w tej edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Ten aspekt społeczny to nie jest tylko edukacja o ochronie środowiska, to jest edukacja o ochronie takiego dobrostanu planety, w tym również naszego dobrostanu ludzi. I tym celem jest wzbudzenie zainteresowania, ale przede wszystkim to nie chodzi tylko o wiedzę, nie chodzi o świadomość. Jeżeli mówimy o postawach, to naprawdę mówimy o działaniach. Ta edukacja ma doprowadzić do konkretnych działań, że my będziemy skłonni coś robić na różnych poziomach. I teraz ja jako edukator patrzę, obserwuję i czy ta edukacja, z którą docieramy już tak dawno, bo tu patrzę na Martę, czy to przynosi jakieś efekty konkretne, czy są efekty? I proszę, czy Państwo słyszeli o tej słynnej dziewczynce, lat 13, Szwedce, Grecie Thunberg, która od jesieni 2018 roku zaczęła samotnie protestować, siadała pod parlamentem szwedzkim, ponieważ była znużona tym gadaniem o zmianach klimatu, o tym, co ja Państwu mówię, o tych celach zrównoważonego, mamy cele zrównoważonego rozwoju, mamy polityki, mamy szczegółowe, wszystko jest rozpisane w 160 punktach, co mamy zrobić, żeby było zrobione. Wiemy o odnawialnych źródłach energii, mamy promowanie prosumentów, rozwiązania są gotowe, są wszystkie zobowiązania, są kolejne polityki klimatyczne, odbywają się kolejne szczyty ziemi, niebywale kosztowne, przyjeżdżają samolotami, emitując emisję dwutlenku węgla, przywódcy na kolejne spotkania, zobowiązują się do następnych rzeczy. I co się z tym dzieje? Czy coś się dzieje ze zmianami klimatu? Czy mamy czystsze powietrze od tego? I ona, jakby sfrustrowana tym wszystkim, że po prostu nic się nie dzieje, postanowiła sama zaprotestować. I tak się działa. I co się stało po prostu? Mówimy o... Ona też była na szczycie ziemi, była w Davos ostatnio i ona sama, a jest to dziewczynka z Aspergerem, czyli osoba, która niechętnie wchodzi w relacje i ma problemy z komunikacją, a mimo to mówi, że trudno jej nawiązywać kontakty, trudno jej się komunikować, ale jeżeli coś jest dla niej ważne, to ona potrafi to zrobić i robi to tak wspaniale, że ma odwagę, no mało kto ma taką odwagę, na takich forach występować i tym wszystkim ludziom, tym decydentom, tym wszystkim biznesmenom mówić, słuchajcie, no weźcie coś róbcie.
I ona, mówimy o efekcie Grety, że ona porywa młodzież na wielu krajach. I już w ostatnich miesiącach na ulicę Belgii, na ulicę Szwajcarii wychodzą tysiące ludzi protestować o to, żeby walczyć o zmianę klimatu. I to jest właśnie ten efekt Grety. I tutaj wszyscy mówią, wagary, nie, my walczymy o naszą przyszłość. I to są takie urywki, tylko obserwuję właśnie, co się dzieje z tą dziewczynką i ona mówi, że oprócz tej fali jakby takiego poparcia i osób, które naprawdę są jakby nią zafascynowane i też porywa je do działań, spotyka ją też taka fala niechęci, tego co mówimy z języka angielskiego, hejtu, prawda? Mówią, jest za młoda, żeby robić, a ona mówi, no tak, jestem za młoda, aby to robić, my dzieci nie powinniśmy tego robić, ale ponieważ prawie nikt nic nie robi, to nasza przyszłość jest zagrożona, czujemy, że musimy kontynuować. Czyli młodzież sama poczuła, bez względu na to, czy znają pojęcie zrównoważonego rozwoju, tą definicję, czy nie znają, oni widzą, czują, że ich przyszłość jest zagrożona, że politycy robią niewystarczająco, że oni muszą wpływać na tych polityków i dlatego protestują, mówią, zróbcie coś po prostu. My nie powinniśmy tego robić, ale skoro nikt tego nie robi, no to po prostu my musimy to robić. I tak się też dzieje w Polsce. I jutro jest organizowany młodzieżowy strajk klimatyczny. Zapraszam, widzimy się, a później to jest o godzinie 17.30, a 18.00 pod Sejmem, może nie konkurencyjna, tylko wspierająca impreza, karnawał klimatyczny i to będzie o godzinie 18.00 właśnie przez ten Earth Strike. I tutaj jest prognoza, że ten rok na pewno będzie rokiem wzrostu świadomości na zmiany klimatu, że globalne ruchy stają się bardziej atrakcyjne i że protestujemy. Nie musimy chodzić na protesty. Możemy podpisywać też, żeby wywrzeć tą taką presję na decydentów, możemy podpisywać różnego rodzaju petycje. To wciąż jeszcze funkcjonuje dobrze, dosyć dobrze i na przykład Akcja Demokracji. Na tym portalu można organizować swoje takie akcje protestacyjne, kampanie i możemy się podpisywać do takich działań. Chcę teraz powiedzieć, że o takim doświadczeniu w sprawie zmian klimatu Irlandii, bo Irlandczycy, bo to jest ciekawy przykład, Irlandczycy zauważyli, że rzeczywiście też jakby politycy sobie, oczekiwania społeczeństwa sobie, naciski biznesu i takie wszystkie różne lobbystyczne interesy sobie i stwierdzili, oni powołali taki zwyczajni ludzie, powołali panel 99 ludzi, są wybrani losowo chyba, to tak jak to się mówi, jak w sądach jest ława przysięgłych, tak? Są po prostu tak jak my byśmy tu byli, oni otrzymują tylko rzetelne dane, informacje, mają możliwość dyskutowania i oni podejmują decyzje. I te decyzje są przyjmowane wówczas po prostu. I w ten sposób oni dają taką dobrą radę po prostu politykom, łatwiej czasami ludziom, którzy nie są jakby tak uwikłani w te ścieżki biurokratycznego myślenia, co mogą, nagle taki głos rozsądku, co trzeba zrobić. I oni rzeczywiście tak podejmują. Tu są takie pewne ich podsumowania, prawda, które się wydają dosyć takie rozwijane, prawda, żeby trzeba priorytet dla transportu publicznego, tworzenie tych szybkich ścieżek dla autobusów, ścieżki rowerowe, no to Irlandia, wstrzymanie dotacji do wydobywania torfu, my byśmy powiedzieli pewnie o węglu kamiennym, poprawa efektywności energetycznych, państwowych budynków, ale pewnie nie tylko i no inne takie szereg decyzji. Na co jeszcze to komentatorzy z pracy zwrócili uwagę, że taka prawdziwe podejmowanie decyzji, prawdziwa demokracja wymaga, by ludzie podejmowali decyzje, dysponując potrzebnymi informacjami, kierowali się najlepszymi dostępnymi dowodami, byli w tym wolni od zastraszania i nacisków grup interesów. I to jest bardzo ważne. Ale ważne są też te informacje wszystkie. Ja chcę powiedzieć, że
my, o ile w Polsce mamy tych decydentów naprawdę opieszałych, ta polityka nasza energetyczna, no naprawdę można ją długo krytykować i nie wiem jak bardzo, kiedy nastąpi ten odwrót, prawda? Czy rzeczywiście możemy liczyć na to, że to się zmieni. Ale jeżeli chodzi o dostęp do informacji, to tych informacji jest bardzo dużo. I tu koleżanka też mi też pokazywała na przykład aplikację, gdzie możemy sprawdzać tą ilość smogu. Mamy ten polski alarm smogowy, który udziela informacji i tam są różnego rodzaju opracowania. To właśnie na tych stronach przeczytałam o tej interwencji klimatu, o tej interwencji, o tych działaniach irlandzkich. Jeżeli chodzi zaś o klimat, to naprawdę mamy świetnie funkcjonujące portale informatyczne, a także edukacyjne, świetne materiały, takie jak Ziemia na rozdrożu, a twórca tej Ziemi na rozdrożu, Marcin Popkiewicz, który najpierw napisał Świat na rozdrożu, który ten wykresy pokazywałam, teraz napisał Naukę o klimacie, bardzo przystępnie napisaną, dobrą książkę, z której możemy się dowiedzieć, wiarygodne informacje, także nie możemy mówić, że informacji nie ma, bo ich jest bardzo dużo. Mamy też, to są jakieś wybrane rzeczy, mamy Naukę o klimacie i tutaj też również naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, jak profesor Malinowski biorą udział i są na przykład albo też Nauka o klimacie, edukacja też dla dobrego klimatu. Chyba na Nauce o klimacie są na przykład prawdy i mity o klimacie, bo tutaj jest za często widzicie, a to chyba człowiek nie przyczynia się do zmian klimatu, a to są naturalne procesy i tak dalej. I to jest omawiane przez, na bieżąco przez naukowców, którzy mówią, to jest mit, to jest prawda i podają na to rzetelne dowody. Także mamy naprawdę ten dostęp do informacji, możemy sami podejmować decyzje. I możemy, tutaj są te próby podejmowania takich nacisków przez nas wszystkich, przez społeczeństwo, na właśnie polityków, decydentów, aby oni zmienili, aby coś robili dla tego klimatu, ale to z mojej strony to też apel dla młodzieży, dla osób organizujących protesty i dla osób tworzących takie petycje, że to oznacza, że my wszyscy musimy podejmować takie działania. I to nie jest też, że decydenci wszystko załatwią, bo my musimy się nastawić, że nasz styl życia, styl europejski jest stanowczo za bardzo takim wysokim stylem życia, że my musimy też liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Jeżeli chcemy lepszej infrastruktury publicznego transportu, to znaczy, że mamy korzystać z tego transportu po prostu, że jeżeli chcemy ograniczenia czegoś, to znaczy, że będzie to ograniczone, że być może tej konsumpcji, że za dużo jest tych wszystkich towarów, za dużo jest tych odpadów, że my nie możemy mieć takiego dostępu do nie wiem ile, jakich ilości całe gabloty mięsa w każdym po prostu sklepie na rogu, prawda? Że ja tutaj jeszcze takie rzeczy zrobiłam, że pokazanie, co może każdy z nas zrobić, na przykład ograniczyć dietę, prawda, bo dieta mięsna jest udowodniona bardzo dużo, że nakłady ogromnej ilości energii, hodowli roślin, żeby wykarmić te zwierzęta, a dieta roślinna jest znacznie lepsza dla środowiska, dla prawdopodobnie zdrowia, więc my też musimy być nastawieni na pewne, że nasz styl życia nie może tak funkcjonować. Jeżeli chcemy mieć czyste powietrze, jeżeli chcemy walczyć ze zmianami klimatu, to zdecydowanie musimy zmienić nasze życie. I już tak kończąc i przechodząc do dyskusji i mówiąc o tej edukacji dla zrównoważonego rozwoju, co jest moim tematem, edukacja dla zrównoważonego rozwoju to jest taka edukacja, która ma powodować, skłaniać do podejmowania tych działań, tylko w edukacji dla zrównoważonego rozwoju nie chodzi o to, żeby było mniej zanieczyszczeń powietrza, żeby była lepsza i większa ilość drzew, żeby coś zmniejszać, coś poprawiać. W edukacji dla zrównoważonego rozwoju chodzi o to, żeby spojrzeć radykalnie i zacząć robić coś zupełnie inaczej. Ja na przykład przeglądając różne rzeczy znalazłam taki przykład, że architektka z Jordanii, pochodzenia kanadyjsko-jordańskiego, poruszona sytuacją w Syrii i ogromną ilością emigrantów i tym, że są ludzie bezdomni, wymyśliła z takich płaskich paneli plastikowych, bardzo łatwe do wykorzystania, takie namioty dla tych osób bezdomnych, żeby na pustyni miały gdzie mieszkać. I to są takie
miejsca, pokażę jak to w środku wygląda, które one mogą zbierać wodę też te pojemniki. I można te panele tak przesuwać, że one się zamykają albo otwierają. Jak jest, pada deszcz, to się można zamknąć i zbierają tę wodę do tego, albo otwierać, żeby się przewietrzało. Wyglądają bardzo przyjemnie w środku. To jest po prostu myślenie, żeby robić coś w zupełnie inny sposób. Ja już dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Thank you.